Dawno, dawno temu, wracam do historii Janusza i Grażynki. Dawno, dawno temu Grażynka mawiała, że ona by bardzo chciała uszczęśliwić Januszka. I ona by chciała zrobić coś dla niego, żeby Januszek był szczęśliwy. Ona jest gotowa wszystko zrobić, żeby był szczęśliwy. I ona się tak bardzo cieszyła, jak mogła coś Januszkowi zrobić. Na przykład, jak mogła chociażby Januszkowi zrobić coś miłego. Na przykład herbatę. To ona dosłownie celebrowała tę herbatę. Ona tę herbatę nie dość, że parzyła, to ona nawet tę herbatę mieszała w prawą stronę, żeby Januszkowi ta herbatka smakowała. I kochani, nie dość, że Januszek był zadowolony, to Grażynka była szczęśliwa, że może coś dla niego zrobić. I ona mówiła, że ona wszystko zrobi, żeby Januszek był szczęśliwy. Do momentu, nie wiem do którego, w każdym razie między tamtym momentem a aktualnym coś się prawdopodobnie wydarzyło, gdyż są już dłuższy czas małżeństwem, coś się wydarzyło, nie wiem co. I teraz, jeżeli Januszek chciałby, żeby Grażynka mu zrobiła herbatę, już nie mówię coś innego, miłego, w jakiś inny sposób go uszczęśliwiła, to Grażynka mu mówi, jasno mu mówi, ja nie jestem po to, żebym była na twoje usługi. A w ogóle, gdyby kiedyś Januszek na przykład zapragnął, żeby ona nawet nie robiła herbaty, a tak się bardzo nie wysilała, a wstawiła kubek po herbacie do zmywarki, to Grażynka w podskokach by to zrobiła. A teraz Grażynka mówi, on w ogóle mnie nie szanuje, on nawet kubka po herbacie sam nie wstawi do lodówki. On by chciał, żebym ja wszystko robiła. No. I dlatego, kochani, ja wam chcę powiedzieć, że te koniki mają rację, kręcą rzeczami. One naprawdę wiedzą, o co tu chodzi.